Panie przewodniczący, czy pańskim zdaniem zmiany personalne w rządzie oznaczają jego zmianę jakościową? Rząd Wykopacz to rząd kontynuacji. To rząd złożony z ludzi, którzy zostali wybrani, dobrani przez Donalda Tuska, którzy przez ostatnie lata rządzili Polską. I to nie był dobry czas dla naszego kraju. Tylko 5 nowych nazwisk jest w tym gabinecie, a kiedy popatrzymy na te nowe osoby, to one nie mają odpowiedniego doświadczenia, nie dają gwarancji, a nawet nadziei na to, że sprawy dotyczące na przykład relacji zagranicznych będą działy się w lepszym wymiarze niż dotychczas. Sprawy wewnętrzne, pani Piotrowska też nie daje nawet nadziei na to, że to wszystko będzie inaczej organizowane niż było dotychczas, czy też pani Wasiak, która dotychczas była w PKP, była w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, teraz została ministrem, a więc będzie nadzorować instytucję, którą sama zarządzała, a ta instytucja żyje z budżetu państwa i największe problemy z wykorzystaniem funduszy unijnych mamy właśnie w sferze dotyczącej kolei i internetu, szerokopasmowego internetu. A tu ministrem cyfryzacji i administracji został Andrzej Halicki, PR-owiec, człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia administracyjnego. Zmiany nie ominęły również drugiej strony sceny politycznej. Czy pańskim zdaniem rozłam w klubie Palikota wpłynie w jakiś znaczący sposób na siłę opozycji? Palikot przede wszystkim nie był opozycją. Palikot i jego partia to element układu władzy. Zresztą ci ludzie, którzy odeszli od Palikota, pewnie w jakiejś części dołączą do partii, które tworzą koalicję rządzącą. Przypomnę, że kilkanaście miesięcy temu 4 posłów od Palikota odeszło, dołączyli do PSL-u. Ci, którzy dziś odeszli, w jakiejś części dołączyli do SLD, a pozostali być może skończą w Platformie, czyli w miejscu, w którym swoją karierę polityczną Palikot zaczynał, albo właśnie dalej w PSL-u. Palikot to partia, która przejdzie do historii z tego, że była to partia ludzi agresywnych, ludzi pogardzających innymi, no, ludzi, którzy z nienawiści, z ataku uczynili narzędzie do działalności politycznej, a więc odchodzi w niesławie. Tak oceniają ludzie tą partię. W ośrodkach badania opinii publicznej poparcie dla partii Palikota jest równe błędowi statystycznemu.